Hej, hej, to znowu my w kolejnym odcinku magazynu Cała Prawda o Futbolu. Tematem przewodnim dzisiejszego wydania będzie Liga Mistrzów. Porozmawiamy także o reprezentacji Polski, a także o 15. kolejce Bank Spółdzielczy w Leśnicy 4. Ligi Opolskiej. A moim i Państwa gościem jest Dawid Zeisner, zawodnik Pogoni Prudnik. Dzień dobry. Marcin Gad, kłaniam się nisko. W środę byliśmy świadkami niezwykłego meczu. Legia Warszawa zremisowała na własnym boisku z Realem Madryt 3-3. Przede wszystkim legioniści pokazali się z bardzo dobrej strony. Trzy przepiękne bramki. No i cóż to komentować? Sama finezja w wykonaniu Legii Warszawa. Twoja opinia na temat tego spotkania? Tak, bardzo dobry mecz w wykonaniu Legii Warszawa. No, strzelić trzy bramki Realowi Madryt to się nie zdarza niekiedy nawet takim wielkim zespołom jak powiedzmy FC Barcelona czy inne potęgi hiszpańskiej piłki. No a bramki, no co tu dużo mówić, stadiony świata. Jedna z bramek nawet bodajże Ofoe zdobył bramkę, która ma na razie najwięcej procent głosów na stronie UEFA.com w bramce kolejki. Także bardzo dobre spotkanie Legii. Obyśmy byli świadkami bardzo dobrego meczu na Borussii i bardzo ważnego meczu ze Sportingiem Lizbona, gdzie może dojść do tego, że Legia sobie zapewni awans do Ligi Europejskiej, gdzie się dobrze poukładają mecze. Ja tutaj jestem tego zdania i to od 2-3 tygodni tak twierdzę, że Legia ma realne szanse na to, aby wyjść z tego trzeciego miejsca, no bo spójrzmy na sytuację w grupie F, Borussia Dortmund 10 punktów, Real Madrid 8, Sporting 3, Legia 1, no ale wiemy jak się te mecze będą układały. Teraz Legia ma wyjazd do Dortmundu, Real gra ze Sportingiem w Lizbonie, tak więc teoretycznie możemy zakładać, że Borussia wygra z Legią, Real wygra ze Sportingiem i ten ostatni mecz w Warszawie będzie decydujący o tym, że no, kto wyjdzie dalej, kto wyjdzie z tego trzeciego miejsca do Ligi Europejskiej. Ja tutaj prowadzę różnego typu zabawy w tym magazynie. Dziś będziemy prorokami. Będziemy typowali ostateczny kształt tabeli polskiej grupy F. Twój typ. Ja uważam, że Real będzie wszystko robił, starał się, żeby tą grupę wygrać, więc postawiam, że Real będzie na pierwszym miejscu, Borussia na drugim miejscu, patriotycznie Legia trzecia, Sporting czwarty. Ja tutaj pozwolę się z Tobą nie zgodzić w jednej kwestii. Wydaje mi się, że Borussia już tego pierwszego miejsca Realowi nie odda. Tak więc ja tutaj typuję Borussia, Real, tak jak mówisz, Legia, no bo musimy wierzyć. No i czwarte miejsce Sporting. Po czterech kolejkach, kilka klasowych zespołów, nie ma jeszcze zapewnionego wyjścia z grupy, między innymi Barcelona, Manchester City, Juventus Turyn, czy właśnie Real Madryt. Jesteś zdziwiony takimi układami tabel? Nie jestem zdziwiony, ponieważ do rozegrania zostają jeszcze dwie kolejki, no a w dwóch kolejkach tak naprawdę do zgarnięcia jest jeszcze 6 punktów, czyli jest to no, bardzo duża ilość punktów do zdobycia i myślę, że każda z tych zespołów w następnym meczu maksymalnie w dwóch kolejnych meczach zdobędzie tyle punktów, żeby spokojnie z grupy wyjść. Tak jak powiedziałem, jest 4 kolejki, to jest raptem do zdobycia 12 punktów, czyli musiałoby się poukładać wszystko tak w tabeli, żeby wyjść po 4 kolejkach. No i drużyna, która byłaby po 4 kolejkach na pierwszym miejscu z drogiem 12 punktów, żeby wyszła z grupy. Tutaj właśnie odwołując się do grupy F, Borussia Dortmund już sobie zapewniła to wyjście z grupy mając 10 punktów. Wiemy, że Real będzie naciskał. Tak, aby zamknąć już wątek Ligi Mistrzów, chciałbym dwa słowa zamienić o Leicester City, sensacyjny mistrz Anglii. Teraz w Champions League również grają bardzo dobrze. Po czterech meczach 10 punktów, ich bilans bramkowy to 5-0. Sądzi, że ten zespół może sprawić niespodziankę w fazie pucharowej, co będzie się wiązało z wyeliminowaniem jakiegoś zespołu wyżej notowanego, zespołu, który ma aspiracje, aby wygrać w tym sezonie Ligę Mistrzów. Myślę, że tak. Leicester City jest takim zespołem, który wygrywa Ligę Angielską
No, nie można od tak sobie wygrać ligi angielskiej gdzieś, powiedzmy, przypadkiem czy jakąś grą, powiedzmy, jednego czy dwóch zawodników. Jest to dobry, poukładany zespół i myślę, że wyeliminowanie dobrego, klasowego zespołu jest w ich zasięgu, ponieważ wygrali ligę angielską, a jest do rozegrania ogrom meczów w lidze angielskiej, no i we wszystkich meczach muszą prezentować równy poziom. Także ja uważam, że są w stanie coś zrobić, zamieszać w tej Lidze Mistrzów. Ja powiem tak, w tamtym sezonie sensacyjnie zdobyli Mistrzostwo Anglii, a w tym sezonie nie będę tutaj prorokował, że wygrają Ligę Mistrzów. Natomiast wydaje mi się, że takie miejsce w ćwierćfinale i nawet odpadnięcie po dobrym meczu to jest zdecydowanie cel realny, tak więc tutaj te 10 punktów w 4 meczach to wcale nie jest przypadkowy dorobek punktowy. Przechodzimy do reprezentacji Polski. W czwartek selekcjoner Adam Nawałka powołał kadrę na mecz z Rumunią i Słowenią. Jedynym zaskoczeniem jest powołanie dla Jacka Góralskiego z Jagiellonii Białystok, natomiast reszta kadry pozostała bez zmian w stosunku do poprzedniego zgrupowania. Nie ma oczywiście Arkadiusza Milika, no ale to jest tak jakby naturalny brak powołania, ponieważ on ma zerwane więzadła krzyżowe w lewym kolanie. Myślę, że selekcjoner postąpił dobrze, nie odsuwając żadnego zawodnika po ostatnim zgrupowaniu w związku z tą aferą alkoholową. Myślę, że tak, ponieważ nie można psuć czegoś, co tak naprawdę działa. Polska się pokazała z bardzo dobrej strony na Euro, osiągnęła teraz no, najlepszy dotychczas wynik w rankingu FIFA, więc jest bardzo dobra atmosfera w reprezentacji Polski, są wyniki, więc ja myślę, że trener dał powiedzmy wotum zaufania tym zawodnikom, którzy gdzieś tam rozrabiali. No i myślę, że też postawił ultimatum, że takie rzeczy nie mogą się pojawiać, że bo to rzutuje również na polską reprezentację, nie na tych zawodników, którzy nic tam nie robili, no ale jednak reprezentacja jest całością, jest są zespołem i wszyscy przegrywają, wszyscy wygrywają, no i wszyscy odnośnie ponoszą konsekwencje tego, czy będą pisać w gazetach, czy mówić w telewizji, że ktoś tam rozrobił, czy nie. Więc ja myślę, że trener bardzo słusznie postąpił, nikogo nie odsuwając od zespołu i myślę, że był to dobry wybór. Tutaj w mojej opinii odsunięcie dwóch zawodników, czyli Borusa i Teodorczyka, bo oni zostali wzięci na celownik, też byłoby troszeczkę nie w porządku w stosunku do innych zawodników, bo, no bo jak wiemy, no, inne nazwiska do mediów nie wyciekły, no ale zawodników bawiących się w hotelu było na pewno więcej, bo jak tutaj Wojciech Kowalczyk w Cafe Football powiedział, w dwóch to można w wojnę grać, a w wojnę się w tej chwili nie gra, tak więc mądry ruch selekcjonera, pewnie będą kary finansowe i tak jak mówisz, wotum zaufania dla zawodników, uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. W najbliższy piątek rozegramy kolejny mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w Rosji. Po tym, co widzieliśmy we wcześniejszych meczach z Kazachstanem, Danią i Armenią, jakiego obrazu gry się spodziewasz? Chciałbym, żeby Polska prowadziła grę, bo są w stanie, pokazali nam na Euro czy w innych meczach, że są w stanie prowadzić grę. To oni stwarzają sobie dużo sytuacji, no i myślę, żeby zagrali na zero z tyłu, żeby tej bramki nie stracić. Bardzo mamy bardzo dobry zespół, gdzie myślę, że gra i pozycyjna, i jakieś rajdy czy Grosickiego, czy z drugiej strony Błaszczykowskiego przyniosą skutek i zobaczymy dobrą grę Polaków. Ja właśnie po tej aferze sądzę, że Adam Nawałka tutaj zaostrzy zasady funkcjonowania tej reprezentacji i będziemy oglądali grę taką, jak w pierwszej połowie z Danią, gdzie ewidentnie dominowaliśmy nad rywalem i widać było, że ci zawodnicy wierzą w siebie, widać było, że Duńczycy też nie mogą wyjść za bardzo ze swojej połowy, co było no, znakomitym prognostykiem na dalszą część meczu, jednak no, potoczyło się jak się potoczyło, ale na szczęście wygraliśmy 3 do 2. Wcześniej prorokowaliśmy układ tabeli grupy E w Lidze Mistrzów. Teraz chciałbym, abyśmy spróbowali wytypować składy na mecz z Rumunią. Twój typ. W bramce Fabiański, Jędrzejczyk, Pazdan, Glik i Piszczek, później Grosicki, w środku Zieliński, Krychowiak, na prawej stronie Błaszczykowski, w ataku Teodorczyk i Lewandowski. Tutaj oczywiście Jędrzejczyk na lewej, Piszczek na prawej. Tak, dokładnie. No tutaj ja mam troszeczkę inny układ. Zagrałbym też na dwóch napastników,
ale do środka pola do Krychowiaka zostawiłbym nie Zielińskiego, a Mączyńskiego, bo jednak ten zawodnik pokazał, że potrafi grać, gra i z przodu i z tyłu, a Zieliński jednak bardziej ciągnie go do przodu, a zapomina o tej grze defensywnej, a wiemy jak gra reprezentacja Rumunii. Wydaje mi się, że takie zabezpieczenie pola w postaci Krzysztofa Mączyńskiego będzie dobrym rozwiązaniem. Twój typ na wynik meczu z Rumunią. Wygrywamy 2-0. Ja tutaj zawsze powtarzam, że jestem troszeczkę bardziej umiarkowanym optymistą, ale dzisiaj z tobą się muszę zgodzić. 2-0 to byłby naprawdę dobry wynik. 10 punktów po 4 meczach i być może wskakujemy na pierwsze miejsce. Oby się tak zdarzyło. Przechodzimy do 15. kolejki Bank Spółdzielczy Leśnicy 4. Ligi Opolskiej. Wyniki z tej serii spotkań: KS Krasiejów, Tor Dobrzeń Wielki 1-0, Chemik Kędzierzyn, Koźle, Polonia Nysa 4-2, Małopanów, Ozimek, Skalnik, Gracze 3-0, Start Namysłów, KS Krapkowice 3-1, Swornica Czarnowąsy, Agropląg Łuszyna 0-1, LZS Piotrówka, Porawie Większyce 2-4, OKS Olesno, LZS Starowice Dolne 6-1, Pogoń Prudnik, LZS Kup 0-1, MKS Gogolin, Polonia Głubczyca 1-2. W tym tygodniu przybyłem do Prudnika, tam Pogoń mierzyła się z LZS Kup. Dawid, widziałeś ten mecz z Murawy, twoja opinia na temat tego spotkania? Tak, dokładnie, ja widziałem ten mecz z boiska, więc całkiem inna perspektywa wypowiadania się o tym meczu niż kibica, który stoi wyżej, widzi pogląd całego pola gry, ale ja uważam, że nie powinno się tak skończyć, że przegraliśmy 1-0, jednak gdzieś tam czerwona kartka Marcina, później strata bramki, bardzo dobra obrona bramkarza gości, strzału naszego sparował na róg. Gdzieś tracimy bramkę, znowu taką, no można powiedzieć, stadiony świata, bo nie co dzień widuje się na czwartoligowych boiskach takie uderzenie samo okienko bramki, coś podobnego, gdzie Odra Opole zdobyła ostatnio w Kotwicy Kołobrzeg, więc no tak się mecz potoczył, że później zespół Skup cofnął się, mądrze rozgrywał piłkę, my już postawiliśmy wszystko na jedną kartę, ruszyliśmy do przodu, jednak nie udało się losów meczu odwrócić. Tutaj przejdę troszeczkę do ciebie. Dziś zagrałeś niemal w całości ten mecz na lewej obronie. Ta pozycja jest dla ciebie pewnego rodzaju nową, bo zazwyczaj grasz jako skrzydłowy. Jak ci się grało? Znaczy, że jest to bardzo podobna pozycja do jako lewego pomocnika, ponieważ gramy czwórką obrońców w linii, więc ta wymienność między pomocnikiem a bocznym obrońcą jest ciągła rotacja, jakieś asekuracje między sobą, więc odnalazłem się w tym, ponieważ jako junior dużo meczy rozegrałem na lewej obronie, więc nie była całkiem obca mi ta pozycja. Co prawda dawno już nie grałem na lewej obronie, no ale z konieczności gdzieś tam tak mnie trener ustawił, a trener ma ostateczne słowo i trzeba się do tego przykładać i zagrałem dzisiaj na lewej obronie. Nie wiem jak to wyglądało z góry, ale myślę, że żadnych tam poważniejszych błędów nie popełniłem. No tutaj dobrą opinię masz o sobie. Nie było cię aż tak dużo z przodu, no bo wiadomo, zadaniem obrońcy przede wszystkim jest bronić, natomiast w defensywie nie popełniłeś żadnego poważniejszego błędu i na pewno musisz sobie ten mecz zapisać na plus. Tak woli sformalizowania informacji o tym spotkaniu, no to takie dwa punkty kulminacyjne tego meczu. 63. minuta, czerwona kartka dla Marcina Rudzkiego. Moim zdaniem troszeczkę bezsensowne zachowanie. Tutaj sprowokował troszeczkę też sędziego do pokazania tej czerwonej kartki. No i teraz będzie musiał pauzować. Natomiast 74. minuta, tak jak tutaj już wspomniałeś, Bartek Stręk strzelił gola ze stadionu w świata, tak można to kolokwialnie nazwać. Bramka w okienko, tak więc no, na pewno gdzieś o ten jeden strzał, o tą jedną bramkę zespół Skup był lepszy. Będziemy dziś kończyć. Moim i Państwa gościem był Dawid Zeissner, zawodnik Pogoni Prudnik. Dziękuję bardzo. Marcin Gat. Do usłyszenia.